Część Boże Maria Kupczyk, czas na poranne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal znajdują się w więzieniu, wciąż prowadzą protest głodowy, wszystko przez zwłokę prokuratora generalnego. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, dwóch posłów osadzonych w więzieniu, mimo ułaskawienia prezydenta Andrzeja Dudy. Ułaskawienia, do którego doszło przed wydaniem prawomocnego wyroku w ich sprawie. I oto toczy się cały spór, bo rządząca dziś koalicja i podległe jej służby nie uznają tego ułaskawienia za wiążące. Naciskają na prezydenta, by dokonał czynności ponownie. Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar, zwlekając i nie wypuszczając posłów z więzienia, naraża ich życie i zdrowie. To właśnie brak opinii prokuratora generalnego wstrzymuje cały proces. O tym jaka i dlaczego właśnie taka decyzja zostanie podjęta, prezydent poinformował na łamach jednego z dzienników. Chciałbym, żeby to zostało przerwane, jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię, ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji, również dla Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, z pełną świadomością. Obaj politycy w dalszym ciągu prowadzą strajk głodowy. Mariusz Kamiński ma być obecnie w trudnej sytuacji zdrowotnej. Podwyżki dla nauczycieli o ponad 1500 zł brutto miały być pierwszym postulatem nowego rządu, jednak do tej pory nie zostało to zrealizowane. Przedstawiciele nowego rządu podkreślali, że ich pierwszym krokiem będzie wprowadzenie podwyżek dla nauczycieli o 30%, ale nie mniej niż 1500 zł. Gdzie podwyżka dla nauczycieli co najmniej o 1500 zł brutto miesięcznie? Nie, nie ma jej. Rząd Donalda Tuska jest krytykowany już nawet przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo prosta kalkulacja pokazuje, że zapowiedzi mają się nijak do realnych działań. Tak naprawdę to jest wyłącznie manipulacja z ich strony, i w żadnym wypadku nie wykonują zobowiązań wyborczych, którymi, zdaje się, przekonali tę część społeczeństwa, która była potrzebna do tego, żeby odebrać władzę Prawo i Sprawiedliwości. Poseł Przemysław Czarnek w polskim punkcie widzenia powiedział, że budżet, który przeznaczył nowy rząd na podwyżki, nie jest ich samodzielną pracą, wręcz przeciwnie, jest to postulat, który stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, jak dodaje, jest on nawet uszczuplony. Większą część z tej kwoty podwyżek, którą oni przygotowali, to myśmy przygotowali w naszym budżecie państwa i nakładem tych wszystkich działań, które mieliśmy w ostatnich 8 latach. Minister Barbara Nowacka zaznaczyła, że brak wyższych kwot, które miały się pojawić na koncie nauczycieli jest winą prezydenta, który zawetował poprzednią ustawę okołobudżetową. To jednak rząd przygotował nową ustawę, w której nie ma podwyżek dla nauczycieli wynoszących co najmniej 1000%. 500 zł. Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą podejmować pracę bez obawy, że zabrane im zostanie świadczenie pielęgnacyjne. Ci, którzy zrezygnowali ze świadczenia, mogą się o nie ubiegać. Od stycznia obowiązują nowe przepisy. Zabiegali o nie obrońcy życia, przyjął poprzedni rząd. Jeszcze do niedawna rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy pobierali świadczenie pielęgnacyjne, nie mogli podejmować pracy. Te dwa tysiące, które my mamy tego świadczenia pielęgnacyjnego, to jest kropla w morzu. Potrzeb, które są i z każdym rokiem życia dziecka jest ich więcej, świadczenie pielęgnacyjne, choć niewystarczające, utrzymywało w ryzach domowy budżet. Gdyby była możliwość dorabiania do tego świadczenia pielęgnicyjnego, to dla nas byłaby też duża ulga, żeby nam się po prostu na co dzień spokojniej, bez niepotrzebnych zmartwień związanych ze sprawami finansowymi żyło. Utrzymanie ciężko chorego dziecka to miesięczny koszt rzędu 6-7 tysięcy złotych. Jeśli rodzic szedł do pracy, to wszystkie koszty brał na siebie, jeśli nie, to od państwa otrzymywał świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny, a jeszcze do niedawna 500 plus co łącznie nie wystarczało nawet na połowę potrzeb, mówi ekonomista Mariusz Kękuś. Przy tych cenach, które są, przy tych potrzebach, które gospodarstwa domowe mają, no to absolutnie moim zdaniem są środki niewystarczające na to, żeby nie pracować. Od stycznia to się zmieniło. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka stworzyło inicjatywę ustawodawczą Stop Zakazowi Pracy. Przygotowany został obywatelski projekt podnoszący kwotę świadczenia pielęgnacyjnego. I udało się, bo rząd zareagował i zgodził się, by odejść od zakazu pracy, wskazuje Wojciech Zięba. Wojciech czy rodzina, która, którzy spodziewają się narodzin ciężko chorego dziecka, wiedzą, że będą mogli otrzymać 500+, plus, które wynosi 800 zł w tej chwili. Zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi około 200 zł, oraz świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi prawie 3000 zł. Daje to razem kwotę około 4000 zł miesięcznie na ciężko chore dziecko. Rodzice będą mogli łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą i z tego powodu nie zostanie im zabrane świadczenie. Osoby, które mają wydane zgody na. Pobieranie tego świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach, jeśli chciałyby móc pracować, muszą złożyć nowe wnioski, muszą poddać się nowej ocenie. Wyjaśnia ekonomista Mariusz Kękuś. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje do 18 roku życia. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności można wnioskować o świadczenie wspierające. Wczesne wykrycie choroby oka pozwala na szybkie wdrożenie leczenia, a w dłuższej perspektywie na wyleczenie schorzenia. Nowoczesny sprzęt do diagnostyki oka posiada Klinika Okulistyki w Lublinie. Stoże krogówki to bardzo poważne schorzenie oka. Choroba może dotykać bardzo młodych ludzi, a nawet nastolatków. Najczęściej pojawia się między drugą a trzecią dekadą życia, ujawnia się podstępnie. Niesymetrycznie, najpierw atakując jedno oko, dopiero potem drugie. Często towarzyszy pogorszenie widzenia, krótkowzroczność, astygmatyzm nieregularny, ale też podwójne widzenie, kucie, pieczenie. Wskazuje kierownik katedry i kliniki ogólnej i dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak. Nieleczony stożek rogówki może prowadzić do upośledzenia wzroku. Jeśli zauważymy nagłe pogorszenie widzenia, od razu udajmy się do specjalisty. Klinika w Lublinie dysponuje nowoczesnym sprzętem do diagnostyki oka. Odpowiednie naświetlanie, odpowiednim światłem rogówki po ekspozycji, nasączeniu na ryboflawinę powoduje, że rogówka twardnieje. I dzięki temu często możemy we wczesnym stadium zapobiec progresji choroby i uchronić pacjenta przed koniecznością wykonania przeszczepu rogu. W Lublinie nowoczesnej diagnostyce mógł przyglądać się dr Piotr Gaca, specjalista okulistyki, na co dzień pracujący w Curychu. Pojawił się tutaj niezwykły bardzo nowoczesny aparat do diagnostyki zmian w rogówce. Klinika Okulistyki w Lublinie współpracuje z wieloma klinikami w Europie i na świecie. Wspólnie z nimi buduje rejestr chorych na stożek rogówki, by jeszcze więcej dowiedzieć się o chorujących na to schorzenie i pomóc im w poprawie ostrości wzroku. Stożek rogówki we wczesnych stadiach choroby można wyleczyć nieoperacyjnie. Szef izraelskiego rządu odrzucił postawione przez Hamas warunki uwolnienia zakładników. Rodziny przetrzymywanych protestują. Jerozolima, rezydencja premiera Benjamina Netanyahu. To właśnie tam zebrali się bliscy i przyjaciele osób, których Hamas uprowadził podczas ataku 7 października. Minęło 107 dni, jestem tutaj, aby narobić hałasu i powiedzieć, że musimy teraz sprowadzić tych zakładników do domu. Bojownicy przedstawili ofertę uwolnienia przetrzymywanych ludzi. W zamian domagają się zakończenia działań wojennych, wycofania izraelskich wojsk ze strefy gazy i pozostawienia tam Hamasu przy władzy. Na te warunki nie przystał szef izraelskiego rządu. Im Gdybyśmy się na to zgodzili, nasi żołnierze polegliby na próżno. Gdybyśmy się na to zgodzili, nie bylibyśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa naszym obywatelom. Nie bylibyśmy w stanie bezpiecznie przewrócić ewakuowanych do domów, a następny 7 października byłby tylko kwestią czasu. Nie jestem gotowy zaakceptować tak śmiertelnego ciosu dla bezpieczeństwa Izraela, dlatego nie zgodzimy się na to. Ataki Izraela w Strefie Gazy potępił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Bliski Wschód to prochowiec. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wybuchowi konfliktu w całym regionie. W Strefie Gazy sytuacja humanitarna jest dramatyczna. Wiele dzieci choruje, w szpitalach brakuje leków. Codziennie tracimy wiele dzieci z powodu niedoborów leków. Nawet prostych leków, które powinny znajdować się w każdym szpitalu, przychodni czy ośrodku zdrowia. Jak podał resort zdrowia Strefy Gazy, liczba ofiar śmiertelnych w Palestynie przekroczyła 25 tysięcy. Nasze życie to powolna śmierć. Rodzice załamują ręce. I na teraz to wszystko z Panem Bogiem. thank you